Zdrowia. Gdzie nie pojadą, to jest wojna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, muzułmanie. Libia, Liban. Liban, no to był w zasadzie taki Paryż wschodu. Tam mieszkali muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi. Spokojny, spokojny kraj, ale do momentu, kiedy zaczęli się pojawiać Palestyńczycy. Palestyńczycy przyjechali i rozpierniczyli w latach 70., 80. cały Liban po prostu został zrujnowany. No i teraz cały ten Bliski Wschód rozjeżdża się na cały świat, włącznie do Ameryki. W Ameryce Ilhan Omar, ona przyjechała akurat z Somalii. Jej rodzice byli komunistami, starali się wprowadzić komunizm w Somalii. Wygonili ich stamtąd, no i komuniści gdzie trafili? Trafili do Ameryki. Córka miała kilkanaście lat. Podobnież też, żeby papiery jakieś dostać, z bratem ślub brała. No, żeby on dostał papiery, nie ona. No i teraz wprowadza Sharia law. Chodzi w hijabie. W Ameryce nieustannie teraz w kongresie to jest jedynie tylko mordy, piłowanie. Nie o ekonomii, nie o ludziach, nie o obywatelach. Tylko jest ciągle wyzywanie przez tych przybyszy. Tych przybyszy, którzy kompletnie nie są kompatybilni z resztą Ameryki. Cała ta Ameryka, która była zbudowana przez 250 lat, to po prostu ci nowi ludzie nienawidzą Ameryki. Nienawidzą Ameryki. Trump jej powiedział, że jeżeli nie kocha Ameryki, to niech spiernicza. No to lewactwo się denerwuje, że jak on mógł jej powiedzieć, żeby spierniczała. No ale jeżeli sika na konstytucję, jeżeli rozwala krzyż chrześcijański, jeżeli nienawidzi Ameryki, no to po co ona tutaj jest, tak? Żeby zmienić, wprowadzić Somalię w Ameryce. Dwie takie sytuacje. Brytyjczycy otrzymali Hashema Abedi. No, chłopak, brat 22-letni. Brat bandziora terrorysty, który w 2017 roku w Manchester, na tej arenie, gdzie występowała Ariana Grande, miała śpiewać. No ona to ma tych swoich fanów, no to są dziewczynki tam 12, 15, 17-letnie, nastolatki z reguły. No to zabili w tym ataku 30 osób, no i ponad 100 było ranionych. No i ten Hashem Abedi, on uciekł do Libii. To jest ciekawa sprawa, że uciekł do Libii. Złapali go tam milicjanci w 2017 roku. No a później był przetrzymywany przez rząd Libii, który w zasadzie jest no pod zarządem, czy Organizacja Narodów Zjednoczonych współpracuje z nimi. Tak? Także teraz Anglia, Brytyjczycy jego otrzymali, bo był deportowany. No i będzie skazany. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że chłopak 22 lata, z rodziców Libijczyków, jego rodzice, ojciec walczył w zasadzie z Kaddafim, Muammar Kaddafi, który trzymał za twarz Libijczyków, wchodził w tych swoich wszystkich kolorowych ciuchach i po prostu był arabskim socjalistą. On napisał taką zieloną książeczkę, to w Polsce też PRL propagował w latach 70. Muhammara Kaddafiego jako zielony socjalist. To było to, kiedy właśnie ZSRR i Polska popierała. Bardzo dużo Palestyńczyków było w Polsce jako studentów. Wystawy robili z tej zielonej książeczki w Polsce, także ten arabski socjalist to miał być coś nowego. No ale socjalizm jak to socjalizm? Po prostu to jest to system, który zawsze prędzej czy później skupia swoją siłę i przemienia się za mordyzm, no bo to jest jedna jedyna partia. No i właśnie Kaddafi trzymał za mordę 30 czy 40 lat, aż go w końcu tam wykończyli. No w Korei też
jedna partia trzyma za mordę w Polsce za PRL-u, PZPR, jedna partia trzymała za mordę wszystkich. Także ten socjalizm zawsze jest identyczny. Najgorsze jest to, że w Ameryce też znowu chcą, socjaliści po prostu chcą spróbować amerykańskiego socjalizmu. No i debile tłumaczą, że amerykański socjalizm będzie inny. No będzie inny tylko dlatego, że w Ameryce jest tyle kasy, że powiedzmy wytrzyma trochę dłużej ta kasa niż w ZSRR. W ZSRR wytrzymało 70 lat, w Wenezueli 20, no ale jeszcze się trzyma. Trudno powiedzieć, ile wytrzyma w Ameryce. No, jest nadzieja, że tylko jedne wybory, no, albo dwa wybory. No, także trudno powiedzieć. No i ten Hashem Abedi, on od 2011 roku w zasadzie to jeździł z tym swoim ojcem i z tej Libii. Właśnie w ramach walki z tym reżimem Kaddafiego. Dlaczego zdecydowali się? No on pomagał swojemu bratu, który w sumie zginął w tym samobójczym wybuchu. Pomagał, no i jemu też grozi kara za pomaganie, za przygotowywanie, za w sumie za grupowe morderstwo, za akt terrorystyczny. No i jadą ci muzułmanie do tego swojego nowego kraju, znajdują ten swój nowy kraj, no i co chcą zrobić? No chcą prowadzić swój stary kraj. To jest ta makabra, gdzie dużo ludzi, łącznie w Polsce, wszyscy ci naiwni idioci z tymi swoimi krwawiącymi sercami liberałów, oni otwierają te swoje granice, no a po prostu to jest najazd i to jest wymiana. I po prostu to jest wymiana, to jest nie wciągnięcie się w ten kraj, to nie jest jakieś takie chęć zdobycia obywatelstwa, zapoznania się z historią, zapoznania się z tym, co ten kraj, do którego się przyjechało, reprezentuje, no tyle tylko, że chcą wymienić. Druga sytuacja, no to jest w Pakistanie. W Pakistanie taki milicjant Hafiz Saed, jego aresztowali właśnie. No i teraz on jest odpowiedzialny za wybuch w Mumbai. I teraz Washington i Nowe Delhi po prostu się porozumiało, a Islamabad w Pakistanie zaczął po prostu aresztować. No, zaaresztowali go. Trump powiedział, że po roku poszukiwań go znaleźli, go zaaresztowali. No, część lewactwa się śmieje, że on w zasadzie mieszkał na widoku. No i faktycznie mieszkał na widoku. No, ale to widać dlatego Osama Bin Laden, jeżeli był zaatakowany, to Amerykanie zrobili to, że po prostu nie konsultowali się z Pakistańczykami, no bo wiedzieli, że w tym Pakistanie to oni wszyscy ręka w rękę trzymają z terrorystami, no i sami zrobili ten swój atak, przeprowadzili. No a teraz Islamabad po prostu się boi. No reperkusje, czy te wszystkie bankowe sprawy, czy plany jakieś takie międzynarodowe, no to zaaresztowali go. Organizacja Narodów Zjednoczonych w sumie uznała go jako w 2008 roku, uznała go za głównego prowodyra, czy ten mózg, który zaplanował całe te wybuchy. W Pakistanie to jest też makabryczna sprawa, no bo oni jednak trzymają dużo tych ludzi, nawet z Afganistanu jest dużo ludzi z Talibanu, no i w sumie popierają ich, dają im broń, dają im utrzymanie, dają im jedzenie, nie ścigają ich. No a z Ameryką starają się powiedzieć, że mogą być jakieś negocjacje. No, Taliban teraz ostatnio też znowu zrobił serię po prostu ataków terrorystycznych, no bo chce zniechęcić Amerykę do tego, żeby tam się trzymała, no i chce wygonić, a wiadomo, że jeżeli Taliban znowu to wszystko przejmie, no to znowu będzie zamordyzm i znowu będzie tragedia dla tych biednych Afgańczyków. No tragedia się zaczęła się już wtedy od tej wojny
tam w 1980 roku, kiedy tam Rosjanie starali się pomagać tym socjalistom, którzy mieli walczyć przeciwko Talibanowi. Ameryka pomagała Talibanowi, no bo była przeciwko Rosji, także to też jest jeden wielki bałagan historyczny. No ale to co się stało jednak w Afganistanie po przejęciu przez Taliban, no to jest makabra. No we wszystkich tych krajach, gdzie się muzułmanie dostali, na tym Bliskim Wschodzie i trochę Dalszym Wschodzie, no to jest straszne. 10 milionów dolarów oferowali za głowę tego Saheda, a on sobie mieszkał w Lahore. To jest drugie pod względem wielkości miasto w Pakistanie. On miał swój meczet, on miał swój dom, on mieszkał ze swoją rodziną. Tam naokoło jego to mieszkali ci milicjanci z tego jego grupy. No i Indie, Ameryka jednak doprowadziła do tego, Pakistan go zaaresztował. On był aresztowany już ładnych parę razy, ale szedł do sądu pakistańskiego. No i sąd pakistański mówił, że nie ma żadnych dowodów, żeby go skazać. Był oskarżany, ale nigdy nie był skazany. Także ten Pakistan skorumpowany, cały kraj muzułmański. Także, że trzeba pamiętać, musicie pamiętać, wszyscy musimy pamiętać, że jednak nie ma tej kompatybilności, że jednak laicyzacja Europy doprowadziła do tego, że ludzie nienawidzą czy nie lubią chrześcijaństwa, likwidowali, tak jak we Francji, likwidowali kościoły, likwidowali klasztory, niszczyli co tylko mogli religijne w imię laicyzacji i ateizacji. No a teraz wszyscy ci, którzy nie wierzą w nic, po prostu wierzą we wszystko. No i przychodzi na moment taki, że muzułmanie albo kijem, albo wyborami do parlamentu, do kongresu, do sejmu, po prostu zdobywają miejsca wszyscy ci lokalni ludzie, którzy, ta cała szara masa po prostu idzie za tymi politykami. W Polsce tak samo, ogólnie rzecz biorąc, polityka to jest jeden wielki burdel i bagno. Po tej ustawce w Magdalence, no ale teraz to jeszcze może być gorzej, no bo nie tylko, że Polacy, nawet jeżeli to są czerwone świnie, zostaną wyeliminowani, no to ludzie kompletnie obcy kulturowo zaczną opanowywać. No zobaczymy, jak będzie z tą Ilhan Omar i Ocasio-Cortez, ona też jest socjalistka. Co dwa lata są wybory do Izby Reprezentantów. Jest nadzieja, że ich tam na pysk wywalą. No ale jest to przykre. Jest to przykre, że po prostu lewactwo osiąga takie wyniki i że robi taki straszny bałagan. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć. Dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Rozsyłajcie, piszcie, do następnego. Jeżeli możecie rozsyłać, no wygląda na to, że YouTube intensywnie po prostu wycisza mój kanał. Niższy subskrybentów, wycofuje subskrypcję, ilu subskrybentów powoli spada, nic nie dochodzi, nie propaguje. No, każdy mój filmik jest w zasadzie niemonetyzowany, ale najciekawsze jest właśnie, że nie poleca. Także, że prawicowe, jakieś konserwatywne, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i naród, tego rodzaju przekonania polityczne niestety nie są popularne wśród lewactwa. Do następnego.